już 11 kwietnia. Po raz trzeci tak naprawdę będziemy brać udział w operacji Czysta Rzeka. W tamtym roku ta akcja co prawda się nie odbyła ze względów pandemicznych, ale byliśmy chętni i zorganizowaliśmy sprzątanie naszego miasta w trochę inny sposób. W tym roku operacja Czysta Rzeka ruszyła po raz trzeci i z takiej małej tak naprawdę operacji, która była skupiona w Polsce Wschodniej, stała się operacją już ogólnopolską. Z racji tego, że Międzyrzec, jak sama nazwa mówi, leży między rzekami, trudno byłoby w tej akcji nie wziąć udziału. Nasz finał akcji, czyli tak naprawdę sprzątanie krzny, odbędzie się 17 kwietnia. Zbiórka wolontariuszy odbędzie się o 10 na promenadzie Zamczysko. No, na dzisiaj mamy zarejestrowanych około 20 wolontariuszy. Liczymy na to, że będzie nas troszkę jeszcze więcej. Oczywiście ten finał jest wyjątkowy z racji obostrzeń pandemicznych. Będziemy zobowiązani wszyscy do podzielenia się na mniejsze grupy, zachowania dystansu, noszenia maseczek. Co nie zmienia faktu, że pandemia kiedyś się skończy, a troska o nasze środowisko jest nieustanna i bezwzględna. I musimy o nie dbać po prostu. Bo te sieci ciągle się pojawiają, no niestety. W tym miejscu, w którym jesteśmy, sprzątaliśmy dokładnie we wrześniu. Zima, jak widać, prezentuje niespodzianki w terenie. Myślę, że wiadomo, że nie posprzątamy całej rzeki, ale myślę, że wydźwięk edukacyjny tej akcji jest tak naprawdę ważniejszy i myślę, że zrobimy kawał fajnej roboty. Zaplanowaliśmy także dla uczestników małe niespodzianki, tych, którzy się zgłosili, którzy z nami zechcą w tą akcję się włączyć. Wydaje mi się, że mimo wszystko aspekt edukacyjny będzie najmniejszą niespodzianką. Wolontariusze mogą liczyć na gadżety przygotowane przez operację Czysta Rzeka. Zapraszam. Zapraszamy serdecznie.